Nazywam się Gonida Krzysztof, mieszkam w Wydzinie, województwo śląskie. Jęczmień w moim gospodarstwie głównie jest produkowany na pasze dla trzody chlewnej. W ubiegłym roku otrzymałem od firmy Syngenta ulotki, jak uprawiać jęczmień, ile stosować nawozu. Zastosowałem wszystkie zalecenia firmy Syngenta i się udało. Po wykoszeniu tego zboża okazało się, że osiągnąłem rekordowy plon w wysokości 12,6 tony z hektara, co było miłym zaskoczeniem dla mnie i dla moich sąsiadów, bo każdy sąsiad był ciekaw, ile te zboże mi obrodzi. Jęczmień hybrydowy zeszłego roku zastosowałem środki grzybowe Tilt i Potime i w tym roku nadal chcę je stosować. Niektórzy w naszym rejonie z moich kolegów łączą trzy substancje razem, a okazuje się, że lepiej po prostu po zastosowaniu działa Boltima niż te połączone substancje. Sumą summarum wychodzi, że Boltima wychodzi ekonomicznie lepiej dla łanu i oczywiście dla kieszeni rolnika. Dlatego, że jestem członkiem Akademii, mogę liczyć na szybką pomoc przedstawicieli Syngenty. Nie jestem zostawiony sam sobie, tylko doradza, ile mam czego zastosować, ile azotu, jakie podjąć środki odnośnie odtwarzania. Film filmikiem, ale tutaj będzie można się w tym roku przekonać na własnej skórze, dlatego że będzie prowadzona plantacja demonstracyjna, na którą wszystkich zapraszam i będzie można zobaczyć, jak to wygląda, jakie są efekty stosowania środków ochrony Syngenta. Ja sam parę lat wstecz nie dowierzałem, że można osiągnąć takie efekty na takich słabych ziemiach. Mówiąc krótko, ja jestem zadowolony.